wynika, że pracę może stracić 36 tysięcy nauczycieli. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Według minister Zalewskiej nie zmieni się poziom zatrudnienia w szkołach. Mija 77. rocznica napaści Związku Radzieckiego na walczącą z Niemcami Polskę. 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na terytorium naszego kraju. Uderzenie było poprzedzone zawarciem paktu Ribbentrop-Mołotow między hitlerowskimi Niemcami i Rosją. Sowieci rozpoczęli masowe represje wobec polskiej ludności. Deportowali Polaków w głąb Związku Radzieckiego, aresztowali i mordowali jeńców. Emilia Maćkowiak, córka Wojciecha Malinowskiego, zamordowanego w Twerze, pamięta czas sprzed wzięcia jej ojca do niewoli. Urodziłam się w szkole na Kolesiu w Brześciu, konkretnie nad Bugiem. Do nas najszybciej przyszli Sowieci. Ja to doskonale pamiętam. Ja miałam 5 lat, a tak był zmobilizowany. To był w artylerii, do Kryska miał się stawić. Armia Czerwona zaatakowała Polskę 17 września 1939 roku, przekraczając cały odcinek wschodniej granicy naszego kraju. Zbrodnie dokonane na Polakach przez Sowietów w czasie II wojny światowej nie zostały dotąd osądzone. Są prokuratorskie zarzuty dla trzech oficerów z Giżycka, majora, podpułkownika i pułkownika, którzy w nocy z czwartku na piątek pobili policjantów. Szczegóły zna Andrzej Piedziewicz. Dwaj oficerowie, w tym zastępca dowódcy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, usłyszeli zarzuty znieważenia policjantów oraz naruszenia ich nietykalności cielesnej. Zgodnie z kodeksem karnym grozi im za to do 3 lat więzienia. Trzeci oficer ma zarzut znieważenia policjantów, tu zagrożenie to maksymalnie 1 rok. Przypomnę, do pobicia doszło w jednym z giżyckich hoteli. Policjanci zostali wezwani, by uspokoić 3 agresywnych, pijanych mężczyzn. Ci grozili funkcjonariuszom, a potem pobili policjanta i 2 policjantki. Nie przyznają się do winy, choć w trakcie składania wyjaśnień stwierdzili, że nie można wykluczyć, iż doszło do jakiegoś incydentu. Po postawieniu zarzutów oficerowie zostali zwolnieni z aresztu, mają wpłacić poręczenie majątkowe. Kwoty wynoszą od 7 do 15 tysięcy złotych. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wszczęło zaś procedurę usunięcia ich z armii. Andrzej Piedziewicz, Polskie Radio Olsztyn. Prognoza pogody. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północy kraju. Na południu przelotne opady deszczu oraz burze. Słabe opady również możliwe miejscami na wybrzeżu i zachodzie kraju. Na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie do 26 miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, okresami porywisty z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy do 65 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Na stację Orlen wjeżdża 10 Fordów Focus ST-Line, 30 telewizorów Samsung, 30 smartfonów Samsung Galaxy S7 Edge. To z okazji 15 urodzin programu Witaj. Zatankowaliśmy stację Orlen ponad 1 000 000 różnych prezentów. Wymień 250 punktów na los. Każdy los to gwarantowana zniżka na paliwo Verwa. Loteria dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Orlen. Najbliżej. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Positivum. Zawarty w suplemencie diety Positivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Positivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Positivum. Oszczędź sobie nerwów. Mój mąż jest taki kochany. Od tylu lat kupuje mi mój ulubiony serek. No, kochany, ale gapowaty. Słucham? Przecież mógłby kupować serek Pilos. Ten twój gapcio. Większość Polaków znała smak serka Pilos Amelia z Lidla. Za tak samo dobry lub lepszy niż serka numer 1 na rynku. Więc wybierz serek Pilos Amelia, który w regularnej cenie kosztuje tylko złoty 25 za 175 gramów. Wyniki badań dostępne na www.gfk.com/pl. Sprytniej tanio kupować marki Lidla. To była reklama. 7 minut po godzinie 7. Poranek w Polskim Radiu 24.
Sobotni poranek, Jakub Kukla, witam serdecznie i zapraszam do godziny 10. Dziś, 17 dzień września, 261 dzień roku. Słońce w znaku Panny wzeszło już o godzinie 6.14, zajdzie o 18.45. W związku z tym dzień będzie trwał 12 godzin i 31 minut. Imieniny obchodzą Franciszek, Hildegarda, Justyna i Robert. Wszystkiego najlepszego. 24 tytuły. Przegląd prasy w Polskim Radiu 24. I my po raz kolejny zaglądamy do polskich gazet. Na początek nasz dziennik i sprawa kontrowersyjna. Ministerialny program ochrony zdrowia prokreacyjnego dopuszcza wątpliwą moralnie procedurę inseminacji. Pisze w dzisiejszym wydaniu nasz dziennik. Założenia programu resort opublikował na swojej stronie internetowej. Program ma być wdrażany w latach 2016-2020. Ma przyczynić się do zwiększenia dostępności do świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności. Problem w tym, że jest tam też mowa o inseminacji. Czytamy w gazecie. Metoda ta ma być zastosowana, gdy zawiodą wszystkie inne metody naturalne, chirurgiczne czy farmakologiczne. Resort nie podaje jednak, o jaki rodzaj inseminacji chodzi. To zaś otwiera furtkę do zastosowania różnych jej typów. Komentuje w dzienniku dr Tadeusz Wasilewski, kierownik klinik Napromedica w Białymstoku. I dziwi się, że w programie w ogóle mówi się o inseminacji. Kwota przewidziana na realizację 4-letniego programu to blisko 60 milionów złotych. Więcej na ten temat w naszym dzienniku. A jeśli chodzi o zdziwienie, to takowe wyraża również profesor Bogdan Hazan w tekście Program ochrony zdrowia prokreacyjnego. Czy tak miało być? Tekst programu przygotowany przez specjalnie powołany do tego celu zespół stanowił do niedawna tajemnicę, pisze profesor Hazan w naszym dzienniku. Kiedy teraz poznałem jego tekst, zrozumiałem obawy przed jego ujawnieniem. Rzeczywiście nie ma się czym chwalić. Myślałem, że wyjdzie on naprzeciw potrzebom zdrowotnym kobiet, matek, całych rodzin, że stworzy podstawę do realizacji tych potrzeb w sposób zgodny nie tylko z najnowszymi zdobyczami medycyny, ale również z chrześcijańskim systemem wartości bliskim większości naszego społeczeństwa. Że zwiększy dostępność metod diagnostyki i prawdziwego leczenia przyczyn niepłodności bez oglądania się na sztuczne tworzenie ludzi metodą in vitro czy przy pomocy innych procedur sztucznego rozrodu, których wiele osób nie akceptuje z powodów etycznych. Moim zdaniem program nie spełnia tych oczekiwań, pisze profesor Bogdan Hazan w dzisiejszym naszym dzienniku w tekście Program ochrony zdrowia prokreacyjnego. Czy tak miało być? Nie, twierdzi lekarz. Z kolei dzisiejsza Gazeta Wyborcza pisze o kolejnej ustawie, która może wzbudzić kontrowersje. W tekście PiS utopi aborcję. W czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw o całkowitym zakazie aborcji oraz liberalizującego dostęp do zabiegów. PiS będzie głosował za skierowaniem obu projektów do komisji. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek mówi Wyborczej, że jej partia w kampanii wyborczej obiecała, że projekty obywatelskie nie będą odrzucane w pierwszym czytaniu. Dlatego oba zostaną skierowane do komisji. Pod propozycją całkowitego zakazu aborcji Fundacja Pro Prawo do Życia zebrała 460 tysięcy podpisów. Pod projektem liberalizującym dostęp do zabiegów Komitet Ratujmy Kobiety Barbary Nowackiej i innych lewicowych polityków skupionych wokół inicjatywy polskiej zebrał 215 tysięcy podpisów. Według ważnego polityka Zjednoczonej Prawicy Prawo i Sprawiedliwość chce oba projekty utopić w komisji. Prace w komisji będą trwały wiele miesięcy, będą zlecane ekspertyzy. Nie wiadomo, czy do końca kadencji komisja zdoła zakończyć pracę. Mówi nasz rozmówca, dodaje, że otwieranie dyskusji na temat aborcji jest dla Prawa i Sprawiedliwości niewygodne. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie chce wywoływać wielkich protestów kobiet, a z drugiej strony nie chce się też narazić organizacjom pro-life i części episkopatu, które domagają się całkowitego zakazu aborcji. Czytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Gazeta przypomina też, na czym polegają oba projekty, które mają być omawiane w przyszłym tygodniu w Sejmie. Projekt dotyczący całkowitego zakazu aborcji Fundacji Pro Prawo do Życia przewiduje, że osoba powodująca śmierć dziecka poczętego będzie podlegała karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wobec matki dziecka sąd mógłby zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpić od jej wymierzenia. Dzieckiem poczętym jest człowiek w prenatalnym okresie rozwoju od chwili połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej. Projekt zdejmuje z administracji rządowej i samorządowej obowiązek umożliwienia kobietom wykonania badań prenatalnych.
Projekt liberalizujący z kolei prawo antyaborcyjne Komitetu Ratujmy Kobiety dopuszcza przerywanie ciąży bez podania przyczyny do końca 12 tygodnia. Później przerwanie ciąży byłoby dopuszczalne tak jak obecnie, czyli w 3 przypadkach. Poszczegóły odsyłam Państwa do dzisiejszej Gazety Wyborczej. A my teraz sięgamy do Super Ekspresu. Tutaj kolejny już tekst poświęcony frankowiczom. Czy banki zwrócą pieniądze frankowiczom, pyta Super Ekspres. Banki mają się czego bać, stwierdza dziennik. Wiele umów zawieranych z frankowiczami może okazać się nieważnych. Chodzi o klauzulę pozwalającą przeliczać kredyty i ich raty po kursie dowolnie ustalonym przez banki. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów takie obwarowania prawne nie wiążą klientów. Jeśli sądy przychylą się do stanowiska urzędu, banki będą musiały oddać frankowiczom wpłacone przez nich raty. Urząd Ochrony Konsumentów podważa umowy kredytowe w obecnej walucie, stwierdza Super Ekspres i raz jeszcze pyta, czy banki zwrócą pieniądze frankowiczom. Sprawa jest otwarta, szczegóły w dzisiejszym Super Ekspresie. A tymczasem Gazeta Polska codziennie pisze o surowych karach za lewe faktury. Nawet 25 lat więzienia za popełnienie przestępstwa w stosunku do faktury lub faktur przewiduje przyjęta 13 września przez rząd nowelizacja kodeksu karnego. Zmiana w przepisach ma ograniczyć zjawisko wyłudzania podatku VAT, na którym budżet traci rocznie dziesiątki milionów złotych, czytamy w Gazecie Polskiej codziennie. Ale Gazeta Polska pisze też o sprawach międzynarodowych. Chodzi o dryfowanie po wezbranych falach, czyli o wczorajsze spotkanie przywódców Unii Europejskiej w Bratysławie. Kiedy wczoraj przywódcy 27 państw Unii Europejskiej płynęli statkiem wycieczkowym po Dunaju, woda była niemal nieruchoma. Ten idylliczny obrazek nie może być jednak symbolem Unii Europejskiej, przeciwnie. Okręt pod gwiaździstą flagą trzeszczy i jest targany ogromnymi falami. Bratysławski szczyt miał wyznaczyć kierunki działania i nakreślić mapę drogową. Wydaje się jednak, że i te cele nie zostały osiągnięte, stwierdza Gazeta Polska codziennie w tekście Dryfowanie po wezbranych falach. O wczorajszym, o piątkowym spotkaniu, nieformalnym szczycie Unii Europejskiej w Bratysławie pisze także dziennik Fakt. W tekście rozłam w Grupie Wyszehradzkiej. Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską i co dalej? Pyta Fakt. Prezydenci i premierzy 27 państw członkowskich w Bratysławie debatowali nad tym, jak po Brexicie utrzymać jedność w Unii. Zgodnie z zapowiedzią Donalda Tuska, szefa Rady Europejskiej, rozmowy miały być brutalnie szczere i były, twierdzi dziennik, do tego stopnia, że zgody w Unii brak. Jeszcze w piątek rano wydawało się, że Grupa Wyszehradzka, czyli Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, będzie wspólnie walczyć o swoje interesy, przede wszystkim w kwestii handlu, polityki migracyjnej i bezpieczeństwa. Ważne dla czwórki wyszehradzkiej było też podniesienie roli parlamentów narodowych, żeby Bruksela nie narzucała wszystkim swoich rozwiązań. W grę wchodziły nawet starania o zmianę traktatów unijnych. Jednak jak w piątek po południu doniosła jedna ze stacji komercyjnych, z ustaleń wycofała się Słowacja. Mamy rozłam w Grupie Wyszehradzkiej. Nie położymy dziś na stole żadnej wspólnej propozycji zmiany traktatów, mówił premier Czech Bohuslav Sobotka. A złożenie właśnie takiego dokumentu, który miał być odpowiedzią na problemy, z jakimi boryka się Unia Europejska, zapowiadała premier Beata Szydło. Kolejne nieformalne spotkanie w sprawie przyszłości Unii Europejskiej bez udziału Wielkiej Brytanii zaplanowano zimą na Malcie. Ostatnie odbędzie się w marcu 2017 roku w Rzymie. O rozłamie w Grupie Wyszehradzkiej pisze dziś dziennik Fakt. W Bratysławie polski rząd reprezentowała premier Beata Szydło, przypomina przy okazji dziennik. A jeśli chodzi o wczorajsze spotkanie w Bratysławie, o dryfowanie po wezbranych falach, do tego tematu wrócimy za mniej więcej pół godziny w poranku Polskiego Radia 24. Połączymy się z naszym korespondentem Tomaszem Majką, który obserwował wczorajsze dyskusje w Bratysławie. W Polskim Radiu 24. Dźwiękowe kalendarium historyczne. 17 minut po godzinie 7 my zaglądamy do kalendarium. Dziś 17 dzień września, a 17 września 1939 roku Radio Moskwa nadało przemówienie Wieczesława Mołotowa, ministra spraw zagranicznych Związku Sowieckiego. Товарищи, граждане и гражданки нашей великой страны. Towarzysze, obywatele i obywatelki naszego wielkiego kraju. Wydarzenia wojny polsko-niemieckiej wykazały oczywistą niesprawność polskiego państwa.
partii rządzące zbankrutowały. Wszystko to zaszło w bardzo krótkim czasie. Minęły zaledwie 2 tygodnie, a Polska straciła wszystkie swoje okręgi przemysłowe, straciła większość miast i centrów kulturalnych. Все свои промышленные очаги потеряла большую часть крупных городов и культурных центров. Нет Польши и Варшавы. Nie ma już i Warszawy jako centrum polskiego państwa. Nikt nie zna miejsca przebywania rządu polskiego. Советское правительство. Rząd sowiecki do ostatnich chwil pozostawał neutralnym, ale w świetle ostatnich wydarzeń nie może dłużej odnosić się neutralnie do powstałej sytuacji. Neutralnie odnosić się do создавшемуся się положению. Sowieckie prawidłstwo считає своей. Władza sowiecka uważa za swój święty obowiązek podać pomocną dłoń swoim braciom Ukraińcom i braciom Białorusinom mieszkającym w Polsce. Братьям белорусам, населяющим Польшу. Ввиду всего этого правительство. Ze względu na to wszystko rząd sowiecki wręczył dzisiejszego ranka notę polskiemu ambasadorowi w Moskwie. W nocie oświadczono, że rząd sowiecki wydał polecenie głównemu komendantowi Armii Czerwonej wydać wojsku rozkaz. Przekroczyć granicę i wziąć pod obronę życie mieszkańców zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Całe przemówienie Wieczysława Mołotowa z 17 września 1939 roku do wysłuchania na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Przypomnijmy, dziś mija dokładnie 77 lat od napaści Związku Radzieckiego na Polskę. 17 września 1939 roku, zgodnie z tajnym protokołem paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granicę Polski, a ZSRR złamał pakt o nieagresji z Polską, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. O tamtym tragicznym wydarzeniu przypomina Witold Banach. Atak Związku Radzieckiego był zaskoczeniem dla polskich wojsk, przypomina dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej dr Mirosław Szumiło. To był cios w plecy zadany w momencie, kiedy strona polska się nie spodziewała tego. Chociaż były pewne sygnały o tym, że Sowieci się szykują do ataku, to praktycznie w Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego raczej w ogóle nie miano świadomości, że może do tego dojść. Pamiętajmy, że tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow był właśnie tajny i Polacy nie znali jego treści, a oficjalnie zawarto wtedy tylko traktat przyjaźni między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. Atak sowiecki wspominał wiele lat po wojnie Stanisław Matkowski ze Stowarzyszenia Kombatantów Polskich. Byliśmy zdezorientowani, zupełnie nie wiedzieliśmy przecież nic o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Nie wiedzieliśmy, czy idą do nas walczyć z Niemcami, czy jest to nowa agresja. Dopiero kiedy starliśmy się z nimi, kiedy zaczęło nas bombardować lotnictwo sowieckie, sprawa stała się jasna. Polscy żołnierze zaskoczeni atakiem najczęściej dostawali się do sowieckiej niewoli, przypomina dr Szumiło. Część jednostek po prostu poddawała się bez walki, inni stawiali opór, nie było zorganizowanej struktury dowódczej, więc każdy na własną rękę stawiał opór. Dlatego też 250 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego wziętych do niewoli, wśród nich oficerowie, którzy jak wiadomo potem znaleźli się w dołach śmierci w Katyniu, w Charkowie, w Miednoje i jeszcze w innych miejscach. Zbrodnia na ponad 22 tysiącach polskich jeńców była przez Związek Radziecki utrzymywana w tajemnicy. Wkroczenie Sowietów do Polski oznaczało również tragedię milionów Polaków mieszkających na Kresach. Nawet dziecko rozumiało, że jest nieszczęście. Dziadek mój był zgnębiony całkowicie, ponieważ walczył w 1920 roku, więc wiedział, co to znaczy Rosjanie. Wkroczyła Armia Czerwona. No, wrażenie okropne. Zachowywali się bardzo butnie, wypadali takie głupoty, że prości ludzie śmiali się z tego, co oni mówili, że tylko Armia Czerwona i tylko Związek Radziecki, tylko towarzysz Stalin. Odczułem to potem na własnej skórze, kiedy zostałem aresztowany i skazany na łagry. Sowieci po wkroczeniu do Polski rozpoczęli represje wobec Polaków, przypomina dr Szumiło. Przede wszystkim Sowieci podjęli walkę klasową i chociażby wszyscy, którzy byli w służbie państwa polskiego, byli uważani właśnie za elementy kontrrewolucyjne, a więc nie tylko urzędnicy czy oficerowie wyższej rangi, ale każdy leśnik, listonosz, wójt, sołtys i rodziny.
No jak wiemy, w okresie okupacji sowieckiej doszło do kilku fal deportacji Polaków na wschód, co najmniej kilkaset tysięcy osób deportowanych. Uczestnicząc wspólnie z III Rzeszą w rozbiorze Polski, Związek Radziecki zajął w 1939 roku terytorium naszego państwa o powierzchni około 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, zamieszkane przez około 13 milionów osób. Około 1,5 miliona Polaków wywieziono na Syberię i do Kazachstanu. Skazanym na katorgę i niewolniczą pracę, tylko nielicznym zesłańcom udało się przeżyć i wrócić do kraju. W hołdzie ofiarom wywózek w 2013 roku Sejm ustanowił 17 września Dniem Sybiraka. Polskie Radio 24. 23 minuty po godzinie 7 słuchają Państwo poranka w Polskim Radiu 24. Jest sobota, 17 dzień września. Wraca sprawa centralnego portu lotniczego. Inwestycja znalazła się już kilka lat temu w programie Prawa i Sprawiedliwości. Kilka dni temu Polskie Linie Lotnicze, przedstawiając swoją strategię rozwoju, uwzględniły jego budowę, argumentując, że przyczyni się ona do rozwoju sieci komunikacyjnej w Polsce. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma jednak podjąć rząd. Według bardzo wstępnych planów port ma powstać między Łodzią a Warszawą. Miałby obsłużyć 50 milionów pasażerów rocznie. O sensie jego budowy, a także o przyszłości największego dziś lotniska, portu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, mówi dyrektor przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze Mariusz Szpikowski, z którym rozmawia Aleksander Przoniak. My w dniu dzisiejszym, już wbrew wcześniej tutaj też prognozom, które były umieszczane na rynku, mówimy, że niestety, ale w falach przylotów, w falach odlotów doznajemy już pewnych ograniczeń środowiskowych, ograniczeń lotów nocnych, prawda? I tutaj widzimy już, że zaczynają nam się powoli pewne ograniczenia już w dniu dzisiejszym ujawniać. Teraz, kiedy one staną się bardziej dokuczliwe i ograniczą w sposób drastyczny działalność portu, zależy w dużej mierze od siatki naszego przewoźnika narodowego, który stanowi 45% ruchu pasażerskiego, plus oczywiście od ruchu też innych przewoźników. I ja myślę, że według szacunków, jeśli mielibyśmy się oprzeć na siatce lotowskiej, to jest mniej więcej rok 2020, kiedy będzie bardzo istotne już zahamowanie ruchu, a myślę, że tak naprawdę w czasie od dziś do tego roku będziemy coraz bardziej, coraz dotkliwiej odczuwać tego typu ograniczenia. Przede wszystkim ograniczenia środowiskowe, hałasowe, ale także ograniczenia przepustowości. Także tu mówimy też o ograniczeniach dotyczących lotów nocnych. To musimy sobie zdać sprawę z tego. Zakładając, że centralny port lotniczy powstanie i zakładając, że powstanie między Warszawą a Łodzią, to jaka przyszłość czeka warszawskie lotnisko Chopina? Wtedy trzeba sobie zadać jedno bardzo kluczowe pytanie. Jaką funkcję będzie spełniał port centralny również dla aglomeracji warszawskiej? I czy będzie miejscem dla drugiego portu, powiedzmy sobie o charakterze, który będzie portem tańszym, przeznaczonym dla innego rodzaju ruchu? I gdzie ten port powinien być zlokalizowany? Czy to będzie raczej Chopin? Chociaż mam do tego duże wątpliwości, bo obawiam się kanibalizacji wtedy z takim portem. Czy być może to będzie Modlin? A być może okaże się, że miejsca dla takiego portu nie będzie w ogóle. Tu raczej drugiego takiego portu. Tu raczej jestem sceptyczny, bo uważam, że pewien ruch low-costowy, właśnie czarterowy, należałoby z takiego portu wydzielić. Dziś, co podkreślam wyraźnie, wbrew temu, co wcześniej mówiono, nie ma możliwości decyzji administracyjnej i przeniesienia połączeń niskokosztowych czy czarterowych z Warszawy do Modlina. Poza tym mamy jeden bardzo kluczowy aspekt dostępności komunikacyjnej Modlina. Chcę tutaj powiedzieć w sposób wyraźny, że bez poprawy dostępności komunikacyjnej Modlina, ale dostępność komunikacyjna rozumiana jako połączenie z miastem, jak również połączenie jakimiś połączeniami drogowymi czy jakąkolwiek kolejową z południową częścią Warszawy i dalej na południe i południowy zachód, wschód, trudno mówić o rozbudowie potencjału Modlina. Jaka przyszłość w takim razie czeka połączenia krajowe? Czy pasażerom podróżującym do Gdańska czy Wrocławia z Warszawy będzie się chciało jechać na oddalone o 80 km od stolicy lotnisko? Tutaj trzeba sobie zadać takie pytanie, o którym mówiłem już bodajże w 2010 roku. Jest to kwestia pewnej strategii. Tu, żebyśmy wiedzieli, jakie jest miejsce na połączenia lotnicze, musimy mieć najpierw odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądała docelowa, dokładna sieć drogowa i dokładna sieć kolejowa. Dlatego, że pasażer będzie się decydował oczywiście na wybór, czy to jedzie koleją, czy to jedzie drogą, czy to leci samochodem.
samolotem w tym przypadku. I oczywiście kluczowym argumentem będzie czas podróży razy koszt podróży. I dopiero wtedy, patrząc na całość, będziemy w stanie powiedzieć, jak powinno wyglądać to rozwiązanie. Gdybyśmy powiedzieli, że tym drugim portem powinien być na przykład Modlin, nie przesądzam takiej tezy z góry, ale gdybyśmy tak powiedzieli, to kluczowym pytaniem, które sobie należy zadać wcześniej, jest to, jaki będzie czas dojazdu z portu do centrum miasta. Wtedy dopiero jesteśmy w stanie się wypowiedzieć. Jest pan członkiem międzyresortowego zespołu, którego zadaniem jest opracowanie strategii transportowej. Czy będzie się pan opowiadał za budową centralnego portu lotniczego? To jest decyzja rządu polskiego ze względu na wagę i skalę inwestycji, jak również ze względu i na znaczenie tego projektu dla państwa polskiego. Mówię tutaj o dostępności komunikacyjnej państwa, a dostępność komunikacyjna jest kluczem do inwestycji, którą chcemy tutaj zrobić. Ja byłbym daleki od wypowiadania się na tym etapie. Wolałbym, żeby tutaj najpierw wypowiedział się rząd polski. My jesteśmy wykonawcami w tym przypadku. Ale z tego, co pan mówi, powstanie centralnego portu lotniczego jest uzasadnione. Od 2010 roku mówię w sposób konsekwentny, że w interesie państwa polskiego jest bycie na głównych szlakach komunikacyjnych. A zarówno przewoźnik narodowy, w sensie ten, który tutaj nam tę dostępność komunikacyjną zapewni w oparciu o realne przepływy i realną siatkę połączeń, oraz mający stabilne podstawy finansowe, jest gwarantem, czy po prostu punktem wyjścia do tego, żeby zapewniać odpowiednią infrastrukturę lotniskową. Bez tego oczywiście my będziemy zawsze tylko dostarczycielem pasażerów do portów przesiadkowych ościennych. Z dyrektorem przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze Mariuszem Szpikowskim rozmawiał Aleksander Przoniak. Autopromocja. Radio 24. Większość z nas rezygnuje z podróżowania, bo obawia się niebezpieczeństw i wysokich kosztów. A wystarczy wstać z kanapy. Podróże 24. Świat po ludzku. W tej audycji dowiedziemy, że aby podróżować, nie trzeba mieć dużych pieniędzy, a wystarczy mieć marzenie. Pokażemy świat po ludzku. Różnorodny, otwarty i przyjazny. Zapraszam w sobotę o 23.10. Paulina Kozioł. Jest 7.30. Informacje dnia w skrócie. Ewa Worobiec, zapraszam. Rząd kontroluje sytuację w spółkach Skarbu Państwa. Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński wystąpił do resortów, którym podlegają te spółki, o informacje w sprawie umów zawieranych przez nie w latach 2015-16. Rzecznik rządu Rafał Bochenek wyjaśnia, że chodzi o to, by podmioty publiczne były przejrzyste i uczciwe. Będziemy tępić wszelkie nieprawidłowości, zapowiedział. Te umowy oczywiście będą analizowane. Ministrowie mają czas do końca września, aby zaprezentować te dokumenty i będziemy na pewno kontrolować takie działania. Nam zależy na tym, aby wszelkie działania we wszystkich podmiotach publicznych były jak najbardziej przejrzyste, uczciwe. I to jest rutynowa kontrola, monitorowanie tego, co dzieje się w spółkach Skarbu Państwa. Kontrolę zapowiadała premier Beata Szydło podczas konferencji prasowej dotyczącej odwołania szefa resortu skarbu Dawida Jackiewicza. Dodała, że od nowego roku nadzór nad państwowymi spółkami, które pozostawały w gestii Ministerstwa Skarbu, będzie sprawowała specjalnie powołana struktura kierowana przez menadżera, a nie polityka. Ministerstwo Skarbu zostaje zlikwidowane. Polska prowadzi działania w celu odzyskania wraku samolotu Tu-154M, który rozbił się 6 lat temu pod Smoleńskiem. Zapewnił w trakcie wspólnej konferencji z prezydentem szef dyplomacji. Witold Waszczykowski nie chciał ujawnić, jakie konkretne kroki są podejmowane. Minister stwierdził jedynie, że w tej sprawie jesteśmy zakładnikami decyzji poprzedniej ekipy rządzącej. Ten wrak można było odzyskać, gdyby rząd premiera Tuska po katastrofie podjął inne decyzje. Rozpoczął aktywną współpracę z Rosją na temat śledztwa, podjął decyzję o prowadzeniu śledztwa w oparciu o inne instrumenty prawne, zwrócił się do instytucji międzynarodowych i państw naszych sojuszników o pomoc. Minister spraw zagranicznych podkreślił, że po 6 latach od katastrofy niezwykle trudno prowadzi się działania mające na celu odzyskanie wraku. Wcześniej na antenie radiowej Trójki szef dyplomacji przypomniał, że kwestię zwrotu wraku z Rosjanami podejmował jeszcze jako poseł. Zabiegał też o wsparcie w tej sprawie u sojuszników, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Witold Waszczykowski poinformował też, że Polska przygotowuje kampanię do kilku instytucji międzynarodowych.
która ma uświadomić problemy z odzyskaniem rozbitego Tupolewa od Federacji Rosyjskiej. Mija 77 lat od napaści Związku Radzieckiego na Polskę. 17 września 1939 roku, zgodnie z tajnym protokołem paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice naszego kraju, a ZSRR złamał pakt o nieagresji z Polską, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, dr Mirosław Szumiło, przypomina, że atak ten był zaskoczeniem dla polskich wojsk. To był cios w plecy zadany w momencie, kiedy strona polska się nie spodziewała tego. Chociaż były pewne sygnały o tym, że Sowieci się szykują do ataku, to praktycznie w Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego raczej w ogóle nie miano świadomości, że może do tego dojść. Pamiętajmy, że tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow był właśnie tajny i Polacy nie znali jego treści, a oficjalnie zawarto wtedy tylko traktat przyjaźni między III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. Polscy żołnierze zaskoczeni atakiem najczęściej dostawali się do sowieckiej niewoli, przypomina historyk. Część jednostek po prostu poddawała się bez walki, inni stawiali opór, nie było zorganizowanej struktury dowódczej, więc każdy na własną rękę stawiał opór. Dlatego też 250 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego wziętych do niewoli, wśród nich oficerowie, którzy jak wiadomo potem znaleźli się w dołach śmierci w Katyniu, w Charkowie, w Miednoje i jeszcze w innych miejscach. Związek Sowiecki zajął w 1939 roku terytorium naszego państwa o powierzchni prawie 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, zamieszkane przez 13 milionów osób. 1,5 miliona Polaków wywieziono na Syberię i do Kazachstanu. Skazanym na katorgę i niewolniczą pracę tylko nielicznym zesłańcom udało się przeżyć i wrócić do kraju. W hołdzie ofiarom wywózek w 2013 roku Sejm Rzeczpospolitej ustanowił 17 września Dniem Sybiraka. Dziś w wielu miastach Polski odbędą się uroczystości upamiętniające męczeństwo Polaków z Kresów. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 7:34. Polskie Radio 24. Filip Jastrzębski, dzień dobry. Reprezentacja Polski przegrywa w Berlinie z Niemcami 0-2 po pierwszym dniu meczu o utrzymanie w grupie światowej tenisowego Pucharu Davisa. We wczorajszych pojedynkach Kamil Majchrzak przegrał po długiej pięciosetowej walce z Janem Lenardem Struffem, a Hubert Hurkacz uległ w czterech setach Florianowi Majerowi. Kapitan reprezentacji Polski Radosław Szymanik. Na pewno jestem dumny z obydwu, i z Kamila, i z Huberta, z tego co pokazali, ile zdrowia i serca zostawili. Na pewno nie jestem szczęśliwy, jak ta nasza drużyna z wyniku, bo jest 2-0 dla Niemców i to my stoimy pod ścianą. Niemcy zrealizowali swój plan i zdobyli 2 punkty, bo tak mówili, że tak będzie. No najważniejsze teraz jest to, żeby wyczyścić głowy, żeby nasi doświadczeni debiutanci pokazali to, co potrafią najlepiej, żebyśmy zaczęli od innego punktu i wtedy być gotowym na niedzielę. Tego życzę na sobotę, tak i całej drużynie. Dziś rozegrany zostanie mecz deblowy, w którym Łukasz Kubot i Marcin Matkowski zmierzą się z Danielem Brandsem i Danielem Mazurem. Spotkanie Polski z Niemcami zakończą niedzielne pojedynki singlowe. Jagiellonia Białystok i Brookbet Termalika Nieciecza odniosły zwycięstwa we wczorajszych meczach 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Prowadząca w tabeli Jaga wygrała ze Śląskiem Wrocław 4-0, a Beniaminek z Niecieczy pokonał Ruch Chorzów 1-0. W tabeli prowadzi Jagiellonia z 19 punktami. Tyle samo ma Brookbet. Takim dorobkiem będzie mogła pochwalić się również trzecia Lechia Gdańsk, jeśli w niedzielę wygra z Lechem Poznań. A dziś Górnik Łęczna podejmie Koronę Kielce, Wisła Płock zagra z Pogonią Szczecin, a Wisła Kraków z Piastem Gliwice. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak z kompletem 2 zwycięstw awansowali do ćwierćfinału kończącego sezon turnieju World Tour Finals w siatkówce plażowej, który odbywa się w Toronto. W drugim spotkaniu fazy grupowej Polacy pokonali Kanadyjczyków Josha Winstocka i Sama Schachtera 2-0. Druga polska para, Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel, wygrała 1 mecz grupowy i zagra w barażu o ćwierćfinał. Polscy floreciści Jacek Gaworski, Michał Nalewajek i Dariusz Pender zdobyli srebrny medal w turnieju drużynowym na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. W drodze do finału biało-czerwoni pokonali ekipy z Włoch, Hongkongu i Francji. W finale przegrali z Chińczykami. Reprezentanci Polski zdobyli już w Rio 34 medale. 7 złotych, 16 srebrnych i 11 brązowych. 24 tytuły. Przegląd prasy regionalnej.
Przegląd trasy regionalnej rozpoczynamy dziś od Szczecina. Natalia Skawińska, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od mało przyjemnego tematu. Karaluchy. W tym tygodniu reporterzy Radia Szczecin odmieniali to słowo chyba przez wszystkie przypadki. Z plagą walczą od lipca mieszkańcy podszczecińskiego Mierzyna. To jest wieś przylegająca do miasta. Wielu uciekło tutaj od zgiełku, no ale teraz mają inny problem i to poważny. Karaluchy wchodzą do mieszkań, są na chodnikach, trawnikach, na elewacji. One przywędrowały z kontenera z rupieciami stojącego w skupie złomu. W związku z tym, że mieszkańcy nie radzili sobie, wójt gminy wynajęła firmę tępiącą owady. Pułapki na karaluchy już leżą na ulicach, w szkole są też rozdawane mieszkańcom. No a prawdziwa walka rozpoczyna się w weekend. Firma wykona opryski nie tylko ulic czy trawników. Pracownicy wejdą też do domów i będą smarować podłogi czy okna żelem owadobójczym. Miejmy nadzieję, że to pomoże i uda się szybko zwalczyć plagę. To w najbliższej okolicy Szczecina. A w Szczecinie nie ustaje dyskusja o wysokości czynszów w mieszkaniach komunalnych. O tym mówiło i Radio Szczecin, i pisały chyba wszystkie lokalne gazety. Miejscy radni przyjęli uchwałę, według której w marcu przyszłego roku stawki wzrosną o 8-10%. Na przykład czynsz za 50-metrowe mieszkanie wzrośnie średnio o 24-30 zł. Miasto argumentuje, że brakuje pieniędzy na remonty, no a przeciwnicy tego pomysłu odpowiadają, że podwyżki to droga donikąd, że już dzisiaj czynsze są za wysokie, że mieszkańcy popadają przez to w długi. Obecnie te długi wynoszą 170 milionów złotych i ta kwota niestety cały czas rośnie. Opozycja mówi, że tu potrzeba poważnych reform. Dodam, że ta podwyżka oznacza 3 miliony złotych rocznie więcej w kasie miasta i pieniądze mają pójść na budowę toalet oraz łazienek w mieszkaniach, których ich nie ma. Tak, mamy takie w Szczecinie i to całkiem sporo, bo około 9 tysięcy mieszkań nie ma WC albo łazienek. Protest przed cyrkiem, czy zmieni przyszłość Chojny? Chojna to kilkunastotysięczne miasteczko na południu województwa zachodniopomorskiego, a takie pytanie stawiali dziennikarze Obserwatora Nadodrzańskiego. Lokalny portal żył w tym tygodniu wizytą cyrku Vegas, o którym było głośno w całym kraju. W czerwcu obrońcy zwierząt z Fundacji Viva odebrali cyrkowi m.in. krokodyla i niedźwiedzia. Niedźwiedź był okaleczony, nie miał kłów ani pazurów. Co dokładnie się stało, to wyjaśniają służby, no ale w każdym razie wizyta tego cyrku oburzyła turystów z Chojny. W środę przed pokazem kilkadziesiąt osób stało z transparentami w przykasach. Zniechęcali do kupowania biletów. Mimo to widowisko się odbyło. No właśnie, no i czy to rzeczywiście zmieni przyszłość Chojny? Na razie rozpoczęła się dyskusja o tym, czy wprowadzić zakaz występów cyrków ze zwierzętami na terenach należących do miasta. Portal GS24 odkrył, że ktoś dokonał zamachu, w cudzysłowie oczywiście, na kinowy system rezerwacji biletów na film Smoleńsk. Ktoś tak zarezerwował miejsca, że te zajęte, oznaczone innym kolorem, ułożyły się w słowo zamach. Oczywiście Multikino zaraz anulowało te rezerwacje, ale filmy zostały i można je zobaczyć w internecie. Prasę szczecińską przeglądała Natalia Skawińska. Bardzo dziękuję. Tymczasem prasa radomska pisze m.in. o kwestiach lotniczych w Andorze. Temat ewentualnej współpracy radomsko-kieleckiej na rzecz rozwoju spółki Port Lotniczy Radom zdominował na początku tygodnia lokalną prasę. A wszystko to za sprawą wizyty świętokrzyskich działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy uważają, że w tej sprawie powinni spotkać się prezydenci obu miast i marszałkowie obu województw. Tekst w radomskim dodatku do Gazety Wyborczej nosi tytuł Lotnicza miłość Radomia i Kielc. W praktyce współpraca miałaby polegać na współfinansowaniu działalności w Radomiu portu, który, jak czytamy, miałby funkcjonować pod nazwą Staropolski Port Lotniczy Radom-Kielce. Kto i w jakim zakresie miałby finansować lotnisko, to już jest kwestia porozumienia pomiędzy samorządami. Jestem gotowy rozmawiać ze wszystkimi, deklaruje prezydent Radomia Radosław Witkowski. A co na to Wojciech Lubawski, prezydent Kielc? W sprawie współpracy z Radomiem jestem na tak. I żeby pozostać w klimacie, Echo Dnia opisuje wizytę pilotów z radomskich Orlików w Kazimierzu nad Wisłą, którzy latali i czytali dzieciom. Impreza odbyła się pod hasłem Skrzydła nad Kazimierzem. I jedną z licznych atrakcji był pokaz w wykonaniu zespołu akrobacyjnego Orlik z 42. Bazy Lotnictwa Szkoleniowego w Radomiu. A potem, jak opisuje dziennik, na rynku głównym w Kazimierzu odbył się finał akcji Czytanie męska rzecz, piloci czytają dzieciom. W tym tygodniu Gazeta Wyborcza opisała też historię pani Agnieszki i jej dwóch niepełnosprawnych synów. Chłopcy uczą się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niesłyszących.
Kacper i Bartosz dojeżdżają na lekcję busem należącym do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu. Niestety nie wszyscy kierowcy mają wystarczająco dużo cierpliwości, by zaczekać na dzieci. Mama się poskarżyła szefostwu MPK, to teraz za karę jej synowie będą wyjeżdżać do szkoły o 6.30, mimo że jeden z nich zaczyna zajęcia o 8, a drugi dopiero o 10. Natomiast Echo Dnia informowało o kłopotach i finansowych, i personalnych Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu. Szpital ma długi, a od połowy sierpnia na oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej nie ma ani ordynatora, ani zastępcy. Opieką nad chorymi zajmuje się dwóch lekarzy. Szpitalni związkowcy protestują. Tydzień w lokalnej prasie kończy lotniskowa dyskusja. Tym razem wypowiadają się politycy. Radomscy posłowie Anna Białkowska z Platformy Obywatelskiej, Mirosław Maliszewski z PSL-u, Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości oraz Robert Mordak z PiS-15 zapytani o to, na ile realny jest pomysł stworzenia cywilnego portu lotniczego Radom-Kielce, są wyjątkowo zgodni. Ich zdaniem to dobra koncepcja, warto potraktować ją poważnie i jak najszybciej rozpocząć na ten temat rozmowy. Z Radomia Anna Orzeł, bardzo dziękuję. A my pozostajemy przy kwestiach lokalnych. Prawie 150 przedmiotów wykopano podczas trzeciej edycji badań archeologicznych Pól Grunwaldu. Wśród nich jeden... No czekaj, Wiejko, masz ten telefon. ...wielkiego mistrza zapalu brzeżackiego. Na prezentacji efektów wykopalisk był Andrzej Piedziewicz. Podkowy, grotostrzał, głowniato pora, coś, co wygląda jak mała maczeta. Ta mała maczeta jeszcze nie wiemy, czym jest. Jest to najprawdopodobniej broń grzewcowa. Będzie musiała poczekać na konserwację i wtedy będziemy wiedzieć więcej. Przyznaje Piotr Nowakowski z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Są też ozdoby, w tym zapinka od płaszcza. Kto wie, być może bardzo cenna, mówi Szymon Drej, dyrektor muzeum. Jest to zapinka proweniencji średniowiecznej. Inskrypcja na niej to Ave Maria. A zakon przecież był zakonem szpitala Najświętszej Marii Panny. W związku z tym możemy tutaj założyć, że jest to zapinka płaszcza wszelkich. Może to była zapinka płaszcza wielkiego mistrza. Teraz przedmioty zostaną oczyszczone i dokładnie zbadane. Prezentacja ma nastąpić wiosną podczas Nocy Muzeów. Andrzej Piedziewicz, Polskie Radio Olsztyn. Archeologiczne skarby także w Wałbrzyskiej Starej Kopalni. Ruszyła wystawa, na której można zobaczyć liczące kilka tysięcy lat narzędzia i zabawki. Wśród nich również słynne naczynia, które kilka miesięcy temu ktoś podrzucił tam w reklamówce. Pokazują na przekroju chronologicznym te eksponaty, które mają po kilka tysięcy lat, a wszystkie pochodzą z ziemi wałbrzyskiej. Wiolecka Wronek podkreśla, że warto obejrzeć ten zbiór. Zobaczyć sobie, jak wyglądały naczynia, w których te kilka tysięcy lat temu ludzie jedli. Ile z tych rzeczy są najciekawsze? Dla każdego coś miłego. Mówi archeolog Anna Kowalska. Bardzo interesujące są właśnie te najwcześniejsze naczynia neolityczne, pochodzące z połowy 6 tysiąclecia przed naszą erą. Bardzo ciekawe są też narzędzia kamienne. Wystawa obejmuje kilka tysięcy lat. Wszystkie przedmioty zostały znalezione na stanowiskach w regionie Wałbrzyskim. 50 oryginalnych prac Nikifora, jednego z najsłynniejszych malarzy prymitywistów na świecie, można oglądać w Białymstoku. Wystawę malarstwa Jakuba Górskiego malarza otwarto w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Nikifor podejmował kilka ważnych wątków tematycznych. Mówi kustosz Irena Kaśnyna. Mówi, że podłużą na polskim